Raz. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Tym mniej znanym, siema. Myślałem, że będzie bardziej śmieszne, powiem szczerze. Kochani, dajcie mi chwilę, muszę się z Wami oswoić. Was na próbach tutaj nie było, nie jest tak łatwo, wiesz, mi stać tutaj i rozmawiać publiczność. A takie jest właśnie tutaj moje zadanie. Tutaj Pani w pierwszym rzędzie już się śmieje do mnie. Można, tak, już można, już zaczęliśmy. Nie wiem, gdzie Pani to załatwiła, ja dzwoniłem wszystkich dealerów, nikt mi nie chciał pomóc. Też by się przydało, wierzcie, że cały się trzęsę, mówię szczerze. Jest stres, dawno tego nie było, nie wiem, chociaż pracuję w takiej branży, że cały czas współpracuję z publiką, nagłaśniam imprezy. Mimo wszystko ten stres się pojawia, zwłaszcza przed tak dużym gronem, którego się nie spodziewaliśmy tutaj dzisiaj, jakie zastaliśmy, liczyliśmy na mniejsze, powiem szczerze. Może na początku kilka uwag, które mam do Państwa. Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych. Wyciszenie. Nawet nalegamy o to, aby każdy telefon był wyłączony. Nam to kompletnie nie przeszkadza, ale Państwu będzie wstyd, kiedy zadzwoni, prawda? Tak to zazwyczaj jest. Chcielibyśmy też sprostować na samym początku jedną bardzo ważną rzecz, która ma miejsce, miała tutaj zdarzenie. Na plakacie, widnieje taki napis: Gwiazda Wieczoru, Akcent. Kto widział plakat, ręka do góry. Ja Państwa nie widzę, ale może mi się uda ujrzeć. Super. A kto to czytał? Wykonanie grupy Plagiat. No, że mniej tych rąk, ale coś tam widać. No fajnie. Fajnie, że czytacie. No to są tutaj na sali takie panie, bo wiem, że to były głównie panie, które dzwoniły do Gminnego Ośrodka Kultury i prosiły o rezerwację miejsc na Zenka, bo się bały, że nie zdążą, czyli usiądą. Ale to jest autentyczna sytuacja, potwierdzi go pracownicy na pewno. Ja chciałbym zapytać, czy są na sali te kobiety, które dzwoniły? Czy są tak odważne, że podniosą rękę, przyznaliśmy się tutaj do tego czynu? To będzie gorzej, wiadomo, wstyd tego, nie? Ale współczuję małżonkowi tej kobiety, jednej, drugiej. Na pewno. Ej, Junek! Chodź ze mną na ten koncert! Ej, spokój, Marzena cały tydzień robi, jeden dzień wolny, że po koncertach lotą, nie? Są takie sytuacje, takie miejsca w moich domach, w tych mieszkaniach mają zdarzenie. Ale skoro Państwo już wiecie, że Zenka tego autentycznego u nas nie będzie, no to jeżeli ktoś ma ochotę wyjść, to może właśnie teraz. No nie nalegam, ale tam w kącie mój tata stoi. Syn na scenie nie ma gdzie usiąść, także może ktoś by był tak miły i by ustąpił mu miejsce. Bylibyśmy wdzięczni. Chciałbym też powiedzieć, że biegnąc tutaj do Państwa na ten występ, bardzo się spieszyłem i przy goleniu troszeczkę się zaciąłem. Ja wiem, że w świetle tych reflektorów może tak tego dokładnie nie widać, ale gdzieś tam jest to zacięcie z boku. Chciałbym tego troszeczkę nawiązać. Jak to jest z tym goleniem? Drogie panie, drodzy panowie, tutaj głównie chyba do mężczyzn chciałbym się zwrócić. Ponieważ no jest taka sytuacja w każdym domu, no nie wyobrażam sobie, że nie. Kiedy trzeba się ogolić, Boże kochany, to tak jak dla faceta by był poniedziałek, poniedzieli. Jezu, jak mi się nie chce. Marzena, czy ja się muszę golić? 3 minuty! 3 minuty to zajmuje. No dobra, 5. Prawda, 5 minut, żebyś tam wybalsamować, wykremować, nie? I buzia jak pupcia niemowlaka, zaraz głaciutka. 5 minut. A ile krzyku, ile marudzenia. Ale czy któryś z panów kiedykolwiek się zastanawiał, jaki problem mają z tym kobiety? No pewnie nie, bo kto tam się zastanawia, jak kobieta się goli, nie? Z miejsca intymne nogi. Nogi. Tu całe giry trzeba ogolić, nie tylko, że nogi. Wracając do tych miejsc intymnych, bo to jest bardziej interesujące, tak mi się wydaje. Wyobraźmy sobie, że włosy rosną kobietom na piersiach. Panowie niech sobie wyobrażają, bo to tak panie to może nie. I czy my tak panowie chcielibyśmy je nadal dotykać, jak dotykaliśmy do tej pory? Czy to byłoby tak przyjemne? Przepraszam. Nie wiem jak to ująć ładnie, żeby Państwa nie obrazić. Chciałbym powiedzieć cokolwiek innego, ale powstrzymać, tak mi się wydaje. Dziękuję. Ale piersi, wyglądające jak 2 kokosy, owłosione. Co z tego, że w środku też jest mleko? No ludzie, to jak pić piwo bezalkoholowe. Coś strasznego. Dlatego preferuję, abyśmy się golili częściej. Panowie, panie tutaj, teraz zwróćmy się do pani. No ja wiem, że jest zima, prawda? Kobiety nie czują się niekomfortowo, bo są dżinsy. Nie podgolimy, troszeczkę cieplej będzie, nie? Mężczyzna nie widzi. Tak się na to zaczyna, to tylko chemiczne sklep otwierać, żyletki sprzedawać, popyt idzie taki, że od razu golonko, prawda, bo jedziemy na plażę. Skoro jestem już tutaj na scenie, moim zadaniem jest troszeczkę Państwa rozbawić i tak wciągnąć to, co się za chwilę będzie tutaj działo na tej scenie, chciałbym, abyśmy w jakimś stopniu, może nie dużym, ale tak po części się zintegrowali. Skoro jestem na scenie, Państwo jesteście tutaj może publicznością, może w ten sposób. Zróbmy tak, każdy artysta, który występuje, kocha prawa. Kocha aplauz, kocha coś. To jest takie podziękowanie za ten występ, który oni tutaj wykonują. Dlatego ustalmy, że za chwileczkę wchodzi tutaj gwiazda. Nie wiem, no, w kogo mam się wdać, żebyście sobie to wyobrazili?
Jeszcze raz, nie słyszę głośniej, kochani. Zenek? Nie no, Zenek może dojedzie, no to może Zenek nie, ale no spróbujmy tego Zenka, co? Spróbujemy? Uwaga, wchodzi Zenek, a państwo witają go tak, jak witamy Zenka, okej? Okay? Uwaga, zaczynamy. Dzień dobry, Podawa! Coś niesamowitego. Wspaniale. Każdego artysty, jeżeli tak będziemy nagradzać, a nawet jeżeli ktoś zaklaszcze dwa razy więcej, też nie będzie bolało, nie zaszkodzi. Kochani, ja już nie będę przedłużał. Zapraszam na występ grupy Plagiat w sketchu pod tytułem Ojciec Chrzestny. Witajcie, synowie. Witaj, ojcze. Witaj, tato. Witaj. Ja to się cieszę, że przez ten rok nas pieniądze nie zmieniły. Prawda, bracia? No prawda. Jednak tęsknię za starymi czasami na ławce. Przestań. Za czym tu tęsknić? No zobacz, jak żyjesz. A tak, a propos życia, panowie, powiedzcie mi, jak wyglądają statystyki w tym tygodniu? No ja z Kamilem 3 przywiozłem do zrobienia, w tym jego teściowym. A czym ta biedna kobieta nam zawiniła? Nam niczym. Słuchaj, ojcze, bo chciała mi rządzić i obiady gotować co drugi dzień. No to ja jej pokazałem, że ja tu rządzę. Słuchaj, synu, a co ty powiedziałeś swojej żonie? Jak na razie, że wyjechała do sanatorium, a później to coś wymyśli. A ja mam taką sprawę, ojcze. Materiałów nas zaczyna powoli brakować. Materiałów? Jakich materiałów? No wspominałem, że zaczyna nam brakować miejsca na naszym cmentarzu. No i co w związku z tym? No jak to co, proszę ojca. Pojechałem do lasku naszego kudawskiego, a sam ojciec wie, jak tam są Sahary. No i co, poszły dwa szpadle nowe i całą służbą furę mamy do czyszczenia. No. Janek, zajmij się tym, proszę. Dobrze, ojcze. Jutro to wszystko ogarnę i pojadę na zakupy. Brać fakturę? A po co mi faktura? Nie trzeba. W porządku. A właśnie, co się dzieje z naszym służbowym autem? Mirek nam dziadostwo sprzedał. Wy kupiliście Tico do roboty? Ojcze, Niemiec nas do samej granicy gonił, bo się rozmyślił. Wy sprowadziliście Tico z Niemiec? Czy wy sobie jaja robicie? Ale przecież sam szef nam mówił, że mamy ograniczyć te wydatki, tak? No dobrze, ale nie było na przykład Tico w kombi? Przecież tam nawet trudnie wejdzie. Jak się go dobrze poskłada, to wejdzie i do Tico. Rozumiem, że to wasze Tico nie rzuca się na oczy w mieście. No, wydaje mi się, że nie wie, czym się zajmujemy. Ojcze, a wiesz, że jak jedziemy przez miasto, to wszystkie laski piszczą? Dlaczego? Bo jest w gazie. A jak jedziemy nim przez naszą dzielnicę i wystaramy łokcie przez szyby, to trzemy nimi o asfalt. Mijasz się tatuażem pozdzierały. No cóż, nic dziwnego, jak lansujecie się jak proboszcz nowym Passatem. A tak a propos, Mirek, słuchaj, mam do ciebie sprawę. Ogranisz trochę palenie trawy,
Bo pamiętasz, jak dwa tygodnie zakopywałeś tego Staszka od paliwa? Aha. To wiesz, co zrobiłeś? Zakopałeś go z telefonem w ręku. I co? I co? Przez 2 godziny wysyłał mi SMS-y. Długo mi odkopnięcie, bateria mi pada. Jeżeli chodzi o palenie trawy, to ja też chcę coś powiedzieć. Nie, teraz nie możesz zapalić. Nie, ojcze, nie o to chodzi. Chodzi o to, że ostatnio wraz ze Zbigniewem zatrzymała policja, to znaleźli u niego, o, tą faję, co zarekwirował ostatnio przy haraczu w trawie. No i? No i ten posterunkowy, niedoszły, cały czas się go czepiał, no to mógł byś nakłamał, że to jest bazon na Dzień Kobiet jako prezent. Uwierzył? No uwierzył, w sumie co miał nie uwierzyć, no podobne jest, jest. Ale w sumie to szkoda, bo mundur policjanta to też by nam się przydał. Jeszcze będzie okazja zakopać niejednego psa. A tak a propos, macie jeszcze coś do mnie? No, wraz tu z kolegami ustaliliśmy, że tego naszego burmistrza trzeba zlikwidować, bo za dużo szumu robi. Ostatnio Kamil ukradł z polmarketu, z parkingu tira, no i przyrysował mu trochę samochód, ale widzę, że ta pogróżka nie poskutkowała, także nie wiem, ojcze. Słuchajcie, nie ma problemu. I burmistrza damy radę zakopać. Tylko Zbyszek, proszę cię, ty go nie zakopuj, bo co, znowu zakopiesz go z telefonem, a ten co, na Facebooku zrobi wydarzenie, odkopać burmistrza. Wydaje mi się, ojcze, że te sprawy organizacyjne mamy już chyba za sobą. Przed nami chyba ten najgorszy temat. Najgorszy? Nie mów, że nie udało wam się przekupić komendanta. Komendant to nic trudnego. Wziął 100 000 i już nie szczeka. Ale sami obiecywaliście, z komendantem będzie łagodnie. No dokładnie, no. Janek to tylko raz liznął. Więc panowie, dobrze, czego mam się obawiać? No ojcze, myślę nie czego, tylko teraz to raczej kogo, no. Więc panowie? Co robimy z naszymi kobietami 8 marca? No, ja tam bym swoją zakopał. Oczywiście bez telefonu. Panowie, tyle razy wam mówiłem, że to dla mnie zbyt drażniący temat. A Janek, słuchaj. Ty orientujesz się może, ile mamy tam pieniążków na tym naszym koncie, na skupie u Staśka, wiesz, co chodzi? No przecież całe konto zostało przepisane na nas rok temu. Przecież debilu Stasik już sobie dawno życie ułożył. 2 metry podziemia. No tak, racja, racja. W zeszłym roku nie mieliśmy ani budżetu, ani pomysłu. W tym roku budżet jest i to jaki, a pomysłu nadal nie ma. Dobra, panowie. Ja proponuję tak, wyślemy gdzieś nasze żony na wakacje, na plaży, nad morze, Karaiby i problem z głowy. No, z głowy, od razu mówię do piachu. Panowie, ja nie mogę wysłać swojej konkubiny na wakacje. Sami przecież wiecie, że to nic oficjalnego. Spokojnie, nikt się nie dowie, że Julia z księdzem siedzi. Siedziała z masą w pierdlu, to i z księdzem na bebanie może siedzieć. Dobra, panowie, to gdzie wy chcecie jej wysłać? No najlepiej chyba do tego sanatorium, co? Sanatorium odpada. Znowu się będę po krzaku pałęć. A mi się wydaje, że te nasze trochę przysiadły, jak poczuły w nas pieniądz. Julia? Julia czuje we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie Ojcze, wydaje mi się, że na faceta w sukience to raczej nie poleciało. Przepraszam. Wyjdź. Panowie, to może im kupimy jakieś perfumy, co? W zeszłym roku kupiliśmy im całą galerię. Mamy wszystkiego, ale to naprawdę wszystkiego pod dostatkiem, więc to chyba raczej nie ma sensu, co? No nie, no najmniejszego. A gdyby tak, no?
Myślisz o tym samym co ja? A o czym myślisz? No dalej, chłopaki. Mówcie! A gdyby tak, no, upozorować napady na nasze mieszkania? Może się przestraszą i uciekną? Ja to myślałem, że ta twoja ucieka za każdym razem, jak ty wracasz do domu. No niestety nie. Panowie, znowu jesteśmy w dupie. Głęboki. Jak ojca taca. A ja to mam pomysł. Może tak najzwyczajniej w świecie odpuścimy i będziemy udawać, że zapomnieliśmy, no. One nie zapomną. Ja muszę zajadać. Widzicie, jak to jest. Człowiek całe, ale to całe życie problem, a żeni się z własnej, a nieprzymuszonej woli. Nie do końca, ojcze. Ja z własnej, nieprzymuszonej woli to bym się w życiu nie ożenił. Dlaczego? No bo to sam kłopot. Ożeniłem się tylko dlatego, bo musiałem nazwisko zmienić. Widzisz, synu? Widzisz, jaka kobieta jest ku tobie pomocna? Módl się za nią. O, lepiej nie ona się o mnie modli. Jak znowu się wkurzę, bo wrócę, obiadu nie będzie, bo ona z koleżankami na imprezie. A wiecie, co mi ostatnio zrobiła? Pojechała na wieczór panieński. Okej. O 12 miała być w domu. Godzina 4 jeszcze nie ma. Wchodzi do domu, ja się jej pytam, o 12 miało się skończyć. Ona mówi, skończyło się, o 12 już byłam w domu. A ja się pytam, to gdzie byłaś 4 godziny? A wiecie, co ona powiedziała? Parkowała. Tak, tak, typowe. Tak, słucham? Tato, tato, za ile będzie? Synku, w pracy jestem, a co się stało? Koledzy się ze mnie śmieją w szkole, że mam tatę księdza. Synku, zapytaj się tych twoich kolegów, czy tak samo się będą śmiali, kiedy będą ich zakopywać 2 metry pod ziemią. To powinno pomóc. Ale super! A czy Łukasza możemy zakopać razem z nimi? Bo znów mi zabrał kanapki. Pewnie, synku, że możemy. Nie ma najmniejszego problemu. Słuchaj, nie mogę rozmawiać w pracy. Jestem u całej mamy. Ja niedługo wracam. Ojcze, czym właściwie zajmuje się ta twoja Julia? Bo jak się poznaliście? Julia? Julia jest zakonnicą. Tak po prostu już jest, że jak człowiek wejdzie między wrony, musi krakać jak i one. Niektórych może powiecie, że znowu ja mówię, drudzy pragną, jest wyszedł. Najgorsze jest to, że nie wiem, co mam Państwu teraz powiedzieć, ponieważ taka wyszła sytuacja, że tam tak ze sceną, powiem szczerze, tam jest taki cyrk, że nawet nie macie pojęcia. Tam aktorzy latają w pół rozebrani, przestawiają te wszystkie meble, bo za chwilę będzie kolejny sketch. Jeden na drugiego krzyczy i kłócą się o mikrofony. Ja też nie miałem od kogo wziąć, powiem szczerze. Jeszcze w międzyczasie będę musiał się przebrać. I każą mi wychodzić do Państwa i Państwa jakoś tutaj zagadać, rozbawić, powiedzieć jakiś kawał, żart, więc myślę, że może taki króciutki żarcik, co żeby troszeczkę rozluźnić tą atmosferę, żeby nie nudzić Państwa, zanim oni tam się znowu na kosmetykują, na przebierają, pomalują i tak dalej, co nie? Tak to mniej więcej wygląda. Więc może króciutki żarcik taki z mojej strony, co? Macie ochotę, czy nie? Nie wiem. Taki króciutki, co? Może być? Dobrze. Słuchajcie, pewnej zimy, wspaniałej zimy, kiedy truszył sobie śnieg, była pełna wioska, no jak to wioska, same domy, powiedzmy 11 domków, tam nie ma znaczenia w sumie, ale muszę troszeczkę to jakbyś wyciągnąć, no nie wiem ile im tam to zajmie, więc... Jest wioska, są złodzieje, mają furgonetkę, tak jak w Kevinie, tak możemy sobie to wyobrazić, troszeczkę bujną wyobraźnię mamy, także myślę, że jest łatwiej.
widzimy furgonetkę, która okrada mieszkanie. Wiadomo, okres świąteczny jest okres, kiedy ludzie odwiedzają swoich bliskich na grobach, jak i nie na grobach, również pojawiają się w innych domach, spędzają razem Wigilię i tak dalej. Jest wioska. Oczywiście wspaniała okazja dla złodziei. Złodzieje obrabiają mieszkanie za mieszkaniem. Powiedzmy, że trafiają na to 11, gdzie jest zapalone światło, oni troszeczkę się boją. Troszeczkę są w niepewności, jeden do drugiego mówi, no słuchaj, no już tyle mieszkania kradliśmy, no fajnie było jeszcze, to jedno, no szkoda zostawić, bo naprawdę tam są fajne fanty, wiadomo, ludzie wchodzą, biorą najgrubsze fanty, telewizja, RTV, AGD, kino domowe, pralki, lodówki, to co ma naprawdę grubą wartość, prezenty ewentualnie. Okradają to mieszkanie, w którym jest zapalone światło, w pewnym momencie docierają do sypialni, również zapalone światło, no widzą małżeństwo w łóżku, mówi, nie żyją, ty, no nie żyją, widzą, no słuchaj, no wszystko okradliśmy, no to bierzemy resztę, no bierzemy. No dobra. Szukają dalej tam w tych szafeczkach, wiadomo, biżuteria, pieniążki pod ciuszkami. Nie chowajcie, nie? Bo to każdy wie, że tam się chowa, także... Schowajcie sobie lepiej w lodówce, będę wiedział, gdzie szukać. Słuchajcie, wpadają, okradają to małżeństwo, no wychodzą, wsadzają do furgonetki, furgonetka odpalona, ruszają, jeden do drugiego mówi, ty no, jeszcze ciepło było, szkoda tak zostawić. Mówi, no dobra, masz 10 minut, nie? Dobra. Leci tam ten poszedł do tej sypialni, wiadomo, tam para tego, przepraszam, dzieci. Dzieje się w tej sypialni naprawdę dużo, wychodzi, wsiada do samochodu, odjeżdżają, sytuacja w sypialni, kobieta zaczyna płakać, mówi, zgwałcił mnie, uprawiał ze mną seks, obok ciebie, słowem się nie odezwałeś, można to, haha, pierwsza się odezwała, da się światło, tak kochane dziecko, fajnie, że złapaliście, bałem się tego. Tak, boję się każdego występu przed wami, muszę przyznać. Zwłaszcza, że mamy tak duże grono. Szkoda, że te bilety jednak nie były płatne, nie? Dobrze, kochani, nie będę przedłużał. Myślę, że grupa jest już gotowa. Jeżeli nie, no to oni będą dalej śmiać. Zapraszam na występ grupy Braget z sketchu pod tytułem Zupa. Schabowe ziemniaczki, mizerika w pysinach rosołek, a dzisiaj co? Pomidorowa. A co ja miałem ci z rosołu gotować? Kartoflankę? No Zosiu, może to byłoby lepsze, no kurde. Widzicie? Kobiety się starają, no. Starają. A on co? Pięknie wymyśla i mi sobie Bla, ty się znasz na gotowaniu. Później dasz na sercu, zadowolę trochę. Halo. No siema, Jarek. No siema. Co tam robisz? Nie przeszkadza? A no wiesz, nie przeszkadzasz akurat, kurde, obiad jem. Mów co tam chcesz. O, obiadek masz? A co masz dobrego na ten obiadek masz? To mam dobrego, to dużo powiedziane. Dobrze, że po tym obiedzie raczej mam. Pomidorową mi się. No i co się krzywisz? Słuchaj, moja to dopiero mi narobiła mielonych. O, mielonych, słyszysz Zośka? Też bym takie zjadł. No. Spadaj Leszczu! Mielono, dobra sprawa. Tak, przestań, mielonych ze szpinakiem. Ze szpinakiem, żartujesz sobie ze mnie, kurczę. Nie no, poważnie ci mówię, ja się tej mojej pytam, czy wyglądam jak królik, bo mi trawę podaje, rozumiesz, z mięsem. A ona co na to? No powiedziała, że nie wie, czy jestem królikiem, ale w sypialni wszystko na to wskazuje. Ty wiesz co, stary, ja muszę kończyć. Zośki jakaś koleżanka przychodzi, coś odzwoni cię później, na razie. Jarek! To ksiądz przecież! Witaj, mój synu. Witaj, tato. No, widzę, że na obiadek trafiłem, coś dobrego. Obiad to dużo powiedziane. Dobrze już po. Zośka, leć no szybko wodę święconą, przynoś świeczki, a my sobie może z księciem już tak porozmawiamy. Chodzi się po domach, trzepie się kaputę. Na co, normalny człowiek musi tyle dzień, czasem nawet noc, żeby co do gara włożyć. Mówię co? Ledwo co to zjeść, no jak to jest? Pingo skrzać i dawać śledzie? Niestety, moje drogie dzieci, ale będę musiał odmówić mimo wszystko. Bardzo dziękuję. No ale chwilunia, proszę księdza.
Jak już księciuniu przyszedł, to mógłby chociaż te ściany chlapnąć tą wodą, bo i tak by zawsze w długości kolor przyprawiał. A nie miałem urlopu, żeby to przymalować. Jarek! Co znowu? Ofiarę mu trzeba dać! Jaką ofiarę, Józefa? Ksiądz czy grabarz? Powiedz mu, że koda zakopałem tydzień temu w lesie. Jarek! Ofiarę za poświęcenie! Zośka, jaką ofiarę? Dobrze wiesz, że nie mam pieniędzy. Drugi miesiąc bez pracy jestem. Daj mu lepiej ten deser, co wymieniałaś po obiedzie. Chodź, księciuniu. Halo, siema jesteś? No siema, no jestem. Ej, powiedz mi, co to za koleżanka u ciebie była? Może ja też bym wpadł, co? Daj spokój, stary. Ksiądz był. Obrócił trochę ściany i poszedł z Zośką na deser. No rozumiem. A co tam później robisz? No wiesz, no później myślałem, wyjdziemy może z chłopakami na trochę, nie? Ile można z kobietami w domu siedzieć? No to co, stary? Za 30 minut w parku? No pasuje mi, do zobaczenia. Widzimy się. No, no.
piąteczka. Dawno się nie widzieliśmy. No strzeleczka. Jak tam leci? Daj spokój, stary. Jak dziwce w deszcz. O, widzę, że u ciebie to chyba małżonka okres ma. Albo świeżo w domu burza była, co? Nie, stary. Piorunami moja to w zeszłym tygodniu rzucałem dosyć. No to ja nie rozumiem, czemu ty taki markotny nadal jesteś? No jak to dlaczego? Co dzisiaj jest? Poniedziałek. Ta moja się uwzięła. Co poniedziałek co? Pomidorowa. No dobra, ale wczoraj była niedziela. Był rosołek? Rosołek to akurat lubię. Zawsze mi też sprzyja po tych naszych zakrapianych sobotkach. No stary, ja nie wiem jak mam ci pomóc. No może do Adasia zadzwonimy, no może coś wymyślić. No zobaczymy, tak. No się ma Adaś. Co robisz? Gdzie jesteś? Halo? Halo? Kopita ci pan. Dobra. Adaś, przestań się wygubiać. Lepiej powiedz, gdzie ty jesteś. Nie wykupiam się, bo jestem za tobą i czuję. Dobra, nas słuchać. Dobra. Jarek wie, teraz mi się przypomniało, jak teściu sobie żonę zmienił na nową. Ale jak to ty? No normalnie, rozumiesz, są ogłoszenia. Kobiety mężczyzn szukają. No dobra, ty, gdzie są te ogłoszenia? Jak to gdzie? No w internecie. W internecie, no. Co będzie z moim starą potem, ty? No jak to co? Jak się znudziła, to i przyjdziesz zaśpiewasz. Zamienię cię piewanym Szymonem. Już powiedział, stary. Rok temu, jak w Kawalerskim uspycha, powiedziałem mojej, że odchodzę od niej. Tak mi przyfasoliła patelnią, że mi się tam stepal na dwa tygodnie naszego wszystkiego. I ty na to pozwalasz? Zwariowałeś, Lucjan. Wyrzuciłem te pana do kosza, pobiegłem sobie do chińskiego marketu, kupiłem podróbę i tak baniacznego nie boli. Ale ja ci współczuję, bo jak ona się teraz na narzędzia przerzuci, to będziesz miał gorzej. Dobra, stary, namówiłeś mnie, dawaj do ogłoszenia. No dobra, już ci pokazuję. Ostatnio przeglądałem, rozumiesz? Taką fajną Angelikę znalazłem. Patrz. Ma 28 lat, no jak wspomniałem już, ma na imię Angelika, nie? Ładna błyszka, widzisz, ładna talia. O. Sympatyczna bardzo. I ma dom zestawem. A co jest w tym zestawie? Adaś. Dom zestawem. Ale co jest w tym zestawie? Jak to co? Kobita, dom, staw, woda. No Adaś, rozumiesz? Ale mi zestaw. Dobra, panowie, lecimy dalej. No, następna może. Widzę, że lubicie starszy. Tutaj jest Samanta, ma na imię. 32 lata, rozumiesz? I ma małą i zaprzyjaźnioną, no jest zadomowiona też, ta suczka. Suczką. Człowieku, oszalałeś? Mam jedną na dwie wymienić, kobity. Ale suczka to pies, zwierzę. Ja mam psa. Ale co to za różnica, kurczę, no pies, suka, szczeka? No szczeka chyba, nie? Też właśnie, a dwóch szczekających suczek to w domu nie wytrzymam. Tym bardziej ta moja Zośka, to za dwie warczy mam same problemy. Jarek. Tobie to nie można dogodzić, ty. A zobacz na Allegro. Na Allegro? Na Allegro, ja kupiłem, jestem zadowolony. Jestem na Allegro, kupiłeś, tak. No mówię, wcale się nie kłócimy, w sypialni dogadujemy się świetnie. Jak jest zajmowna, to trochę powietrza spuszczam. Tylko takie trochę zdziwione ciągle jest. Adaś, a może jest ona głodna, co? Ona nie jest głodna, ona się powietrzem żywi. Dobra, zatem przejdźmy dalej, ja coś mam specjalnego dla was teraz. Dobra, dawaj. Masz ty? Proszę, zobacz. Henryka ma na imię. Już się ciekawie zaczyna, co? Henryka. Ile ona ma na tego? 54. Mamuśka, widzę. Ale zdrowa. Mi się podoba. No zdrowa, no. Rozumiesz. Emeryturę jak ma, to fajnie, ty. Co ja ci będę mówił? Emerytura to regularnie co dwa tygodnie do niej na konto wpływa. Podoba się, co? Ty. Słyszałem, że Zenek Martyniuk będzie w Kudawie. Zenek?
Kłodawie, człowiek szale, skąd ty to wiesz w ogóle? No tak! No przecież reklama mi się wyświetliła. Przecież ja ci do roboty idę. O kurwa! Zaraz się zacznie! Ale nadać, co się zacznie? No jak to co? Telefon! Dziewczyna z klubu Disco. Dziewczyna nieznajoma. Tak, szefie? No cześć. Halo. Co, gdzie ty jeszcze jesteś? Patrz, jestem z chłopakami, o co tam? Poczuj się, gdzie przyjeżdża do Kłodawy. Będę, szefie, będę! Będę! Szefie! Powiedz Jankowi, że kurtka trzeba. No powiem, pamiętam. Ty leś tam koło szafki, przejmuj go już. Dobra, zaraz będę. Ej, szefie, jeszcze taka sprawa. Powiedz mi, szefie, ta blondyna szefa to jeszcze interesuje? A jaka to blondyna? No Ewka. Przyszefka nie jest blondyną. A tak, ciemno było. Dobra, szefie, to kończy, długo będę. No na razie. Chłopaki, ja muszę spadać do roboty. Piona chłopaki mają. Ej, Jarek, i co robimy? No co, teraz ja sam nie wiem, naprawdę. Dzień dobry, posterunkowy Krzysztof, nie doszły? Że nie doszły, to akurat widać. Co rodzice problem mieli? Jakieś dokumenty do kontroli będą? No, zaczynać. No już dajemy, proszę chwileczkę poczekać. Co panowie tutaj robią? Tak szczerze, to temu koledze, to tu stoi koło mnie, szukamy nowej żony. No to powodzenia życzę. Pan, panie posterunkowy, masz pan żonkę? Niestety nie. To my tu mamy w sam raz kandydatkę dla pana. No tak, pokaż. Pewnie, Lucek, czytaj mu od razu. Proszę zobaczyć. Samantha ma na imię. No ma 32 lata, to prawda, no ale wygląda na 20. No i co? No i ma małą, zaprzyjaźnioną i zadomowioną suczkę w dodatku, nie? Suczka? Dlaczego? No jak to dlaczego, panie, nie doszły? Suka powinna wyjść za psa! Panie! Bo będzie mandaci za obrazę funkcjonariusza na służbie. Ale jaką obrazę? Przecież my panu pomóc tylko chcemy. Co to ma być? No tak. I zapytam tylko jeszcze panów, czy nie widzieli aby czegoś podejrzanego? Załóżmy, że widzieliśmy. Ale już nie widzimy, także panu, panie posterunkowy, dzisiaj nie pomożemy, nie ma opcji. Nie mogę dzisiaj nic wytropić, jeszcze komendant nie ściga bazon czy coś takiego. Nie wiem, no, panie rozwodny, tak mówią. Bo źle pan szukasz, panie kolego. Nie rozumiem. Musisz pan szukać tam, gdzie są przestępcy, no. Ha! To dzięki, panowie. Ale tak właściwie to gdzie to jest? Ej, panowie, ten zestaw interny jeszcze aktualny? Ej, panowie, ten zestaw w internecie jeszcze aktualny? Bo ja właśnie swoją udusiłem. Jarek, dobra. Zostaliśmy sami, jesteśmy w szczerze oczy, to może teraz porozmawiamy o tej twojej Zośce, co? Stary, ja cię proszę, lećmy się już chociaż zabawić dzisiaj, a nie ta Zośka i Zośka. No to nie wiem, no. Idziemy na ten koncert Zelka? Dobry pomysł, ja w ogóle znajdę tam swój ten nowy model, nie? Ale wiesz co, pójdźmy może z naszym burmistrzem, którego teraz serdecznie chcielibyśmy zaprosić na scenę. Oczywiście, no pierwszy będzie usza w końcu, nie? No to idziemy na końcu. Drogie panie, jak widać, panom udało się wprowadzić nas we włoski klimat. Udało nam się pokazać krótki ułamek życia. Prosiłbym o brawa dla nich, bo nie znajduję słów.
Giancarlo, Carlo, Solonco i ty, Antonio. Drogie panie, szanowne panie, choć mamy jeszcze dwa dni do tego 8 marca, choć wiele jest dni w roku, w których rzeczywiście my, mężczyźni, powinniśmy każdy z nich obracać na 8 marca, to w tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy wszystkim paniom, wszystkim kobietom, i tym małym, i tym dużym, i tym młodszym, i tym starszym, życzyć przede wszystkim zdrowia. Wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń, tego, co sobie życzycie. Ale przede wszystkim, aby ten 8 marca był każdym dniem w roku, o co chyba żeśmy się dzisiaj wszyscy postarali. Dziękujemy serdecznie paniom za dzisiejszy spędzony wieczór. Panów zapraszamy na scenę, a dla wszystkich pań typowy kwiatek na 8 marca. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja pragnę tylko powiedzieć, że Zenon Martyniuk jest w Kudawie. Za 3 minuty wejdzie na scenę, także prosimy o cierpliwość. Technicznej. Także zaraz zaczniemy. Raz. Tam akustycy mnie słyszą, sprawdzamy klawisz. Jest ok. Można grać. Się może przedstawię, jestem Rysiu, gram na klawiszu dla Zenka. Dziękuję. Jesteśmy z Zenonem bardzo blisko, tam bez skojarzeń, ale... Jesteście gotowi? No ja jeszcze nie? Teraz to przesadziliście, naprawdę, więc nie widzę tu. Mogę na sekundkę światło na scenę jeszcze? Przez momencik poprosić? Byłoby wyśmienicie, chociaż odrobinę. Dobrze, dziękuję. Można wkasić. I kula wszystkich raz jest okry. Wystawą kreszczemy, kochani! Proszę bardzo. Proszę bardzo, kochani, wszystkie nasze góry kreszczemy wysoko! Oto zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać, jak do tego doszło, nie wiem. Miłością sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość przyszła właśnie dziś, że sercu bym jest na to, a w moim myślach jesteś ty. Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości zranione ci oddałem. Tak zakochać się można tylko raz. I życzę ci wygraszy. Thank you.
ramiona cierpienia. Ci złożę cały świat, serce me dla ciebie bije. I żegna na twój mały znak, jeden uśmiech twój wystarczy. I moje serce gubi rytm, o twoją miłość będę walczyć. O miłość walczysz, to nie chcę nic na pani. Te oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości strawione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać nie można, tylko raz, jeszcze raz kochani. Te oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości zdrawione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. I wszystkie ostępuje. Oczywiście to było serdecznie dla wszystkich pań! Oczywiście Rysiu za klawiszem, wielki brawa! Dziękuję bardzo! Chcesz jeszcze taką rozgrzewkę, prawda? Na rozgrzewkę? Macie mniej siły, jak my widzę. Jeszcze raz, na rozgrzewkę, ogromna brawa na Zenka może, co? Kolejny raz coś, kolejna nowość. Rysiu, dawaj, jedziemy. Gdzie? Jeszcze nie skończyli. Myślę, że te trenie wszyscy mogą! Para pa para pa pa. Oh oh oh. A wszystkie oski wysoko w górę! Pani można tańczyć, można tańczyć, pani może. Przestań martwić się, szat po burzy zawsze słońce śni. Zostawiła cię dziewczyna, jest ci źle. Zaraz nowa miłość wejdzie w twoje drzwi. Los chce ze mną grać pokera, raz mi daj, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Dobrze kole, znowu miłośna para, pa, para, pa, pa. Thank you.
zaśpiewa. Gramy dalej, prawda? Dobrze, dobrze, dobrze. Czy zaśpiewa, płaca, no. Taka ściema. Jest tu gorąco. Za zdrowie pan. Zaraz wypijemy, spokojnie. Ja bym zagrał, nie wiem, czy Zenek zaśpiewa, pomożecie z tym Zenkiem jakoś? Zenek! Zenek!
spojrzenie, czerwień pojął. Miłości magia zadziałała już. I proszę kochani, dziewczyno z klubu Disco, dziewczyno nieznajoma, oddałbym chyba wszystko, byś była w mych ramionach. Jeszcze raz głośniej. Dziewczyno z klubu Disco, chciałbym cię zaczarować, bo chcę mi ciebie blisko. Bo co? Bo mi się tak podobasz. Oczywiście ryszy samo, jeszcze raz wielkie brawa na Ilo! Świat wymienia od tamtego dnia. Wczoraj do mnie uśmiechnęłaś się, więc może zimny jar jest sekretny. Dziewczyno z klubu Disco, dziewczyno nieznajoma, oddałbym chyba wszystko, co? Byś była w mych ramionach. Dziewczyno z klubu Disco, chciałbym cię zaczarować, bo chcę mieć ciebie blisko, bo mi się tak podobasz. Tak się bawi, jak się bawi głodawa. Tak się bawi, jak się bawi głodawa. Tak się bawi, jak się bawi głodawa. I kochani, liczymy na was kolejne wyrażenie, dobra? Dziewczyno z klubu Disco, dziewczyno nieznajoma, oddałbym chyba wszystko, byś była w mej ramionach. Ale to jeszcze raz. Dziewczyno z klubu Disco, chciałbym cię zaczarować, bo chcę mieć ciebie blisko, bo mi się tak podobasz. Kochani, ja zapraszam na scenę całą grupę Flagę. Chodźcie do nas tutaj, podarzcie się jeszcze. Ogromny dramat na grupę Flagę, kochani. Że się z Państwem przegrały, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy, kochani, bardzo. No moi drodzy, ze względu na to, że burmistrz już zabrał głos z naszej strony, to jest tyle. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapraszamy. My dziękujemy ślicznie. Do widzenia. Dobranoc, cześć. Naprawdę? Kochani, Ryszu mówi, że gramy. Ryszu, tu jest menadżerem, to gramy. Dobra. Oczywiście będzie bardzo melodyjna specjalnie dla pani. Ze specjalną dedykacją. Chyba ma pani zielone oczy. Poszło. Oczywiście jeszcze raz. A specjalnie się pani dożą. Do piosenka będę się z Państwem żegnać. Dziękuję. Tak się bawi, głodawa. Jak się bawi, tak się bawi, głodawa. Nie mogę spać, jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dałeś znać, co poradzić mogę na to. Bo pani zapraszał, ojcze! Że miłość przyszła właśnie dziś, że ze słowem jest lato. A co? A w moich myślach jesteś ty. I śpiewam, pani! Przez te oczy zielone oszalałem. Chyba w tym oczu
cię nie biję i czekam na twój mały strach. Jezus, twój wystarczy i moje serce kobiety. O to miłość będę walczyć. O miłość walczyć, bo nie jestem kochani pustie. Przez te oczy zielone oszalałe. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce i miłości pragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Przez te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba tym oczom oddały cały blask. A ja serce i miłości spragnione ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko wieczoru, miłej niedzieli.